Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, ja jestem Konradowic, a dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w symulatorze Derail Valley. I jedziemy dalej w kierunku SM, a potem HB. I tutaj też trzymamy się prawej. Dobrze jest ustawione, fajnie. Ta pogoda nie jest niczym przyjemnym ani fajnym, ale cóż poradzić. No i teraz przed nami jest SM i tam powinna być lokomotywa. Tylko trzeba będzie kawałek przejść na piechotę, niestety. Ja mam nadzieję, że ją tu właśnie znajdziemy. Ciekawe, czy tamte lokomotywy będą mogły osiągnąć większą prędkość niż te 70. A tu 70. No, to super. Tyle jedziemy. I pod górę. Dodajemy mocy. No. No i wjeżdżamy na SM. I się zatrzymamy, bo my jedziemy od SW czy NE? NE. Dobra, ty się tu zatrzymaj. A my lecimy do poszukać jakiejś lokomotywy, może DH4. O, jest. No widzicie? Jaka ładna. Nawet ma hamulec dynamiczny. No i dobrze, że samouczek przerwany, to ja wiem jak to uruchomić. Proszę, ja tego nie chcę na koniec składu raczej podłączać. Może. W sumie czemu nie? I kombinacji. Dobra, jak przejechałeś. To hamuj. No dobra, a ja lecę teraz po tą lokomotywkę. Zaraz zobaczymy, o co w niej tu chodzi. Że do niej chyba trzeba obrotnicę ustawić, nie? No. Jakoś tak. Jeszcze trochę ręcznie popchamy. Okej. No cóż. Puszczamy hamulec. Puszczamy hamulec. Rozrusznik. Syrena. Gdzie są bezpieczniki? Tus. Pyk. Pyk. No i fajnie. O. Ale jak pracuje. Oświetlenie przyrządów, a nawet widzicie? Kierunkowy. Łące wyluzowane. Ale daje. Dobra, bo my przodem chcemy wyjechać, dobra. Ja tak. Konradowic. Dobra, panie. Pewnie do tyłu. I dajesz. Ile się aż tak nie grzeje, mi się wydaje. Aparaty się wyrównują. Hej. Na następny kurs będziemy jechać już tą lokomotywą. To jeszcze pewnie w podwójnej obstawie. A mój. Syk. I dajesz. Normalnie powinienem ją podpiąć za tamte lokomotywy według przepisów PKP. Ale my to nie jedziemy PKP, tylko to jest Derail Valley i tu sobie możemy spiąć to, co chcemy. No i super. A zwolnione, zwolnione, zwolnione. I kurczę, tego nie podepnę. Teraz lepiej. Pyk, pyk. Pyk. Zwolnione, zwolnione. Dobra. I leci, bo tu się lokomotywy grzeją niepotrzebnie. Ich nie gasiłem. Paliwo marnują. Dobra. Lecimy. I wycieraczki już nam nie są potrzebne. Super. Fajnie, cieszę się, że mamy taką fajną teraz lokomotywę ze sobą. Gdzie ona, aby na pewno tam za nami? Chyba ja. MSS-em. Przejedziemy przez rozjazd. I to musimy mieć na lewo. Ten jest na lewo. I tutaj kolejny, który będzie, też musi być na lewo. I ten też musi być na lewo, czyli lewo i lewo. Dobra, daj miodu i lecimy. Ale wycin basy. Go pod górę. I tamtymi dwoma lokomotywami powinniśmy sobie ciągnąć ten spłat na spokojnie, tak mi się wydaje. Dobrze, ten jest ustawiony odpowiednio, tak jak powinien być. No i tutaj również lewo. Ale ten już nie będzie ustawiony odpowiednio, więc trzeba go przestawić. No, ostatnio lecieliśmy przez te góry, nie? O. I teraz już polecimy normalnie. Zobaczymy naszą lokomotywę, czy nie? Nie, za daleko z tyłu dziś został. Tamta powinna być cisza i mniej palić, jak mi się wydaje. Jeszcze z elektrodynamicznym hamulcem. To z górek chociaż nie będzie tak nas wchać, nie? W prawo, a potem w lewo. I my to mamy zostawić na E8i. Patrzcie, jak fajnie. No od razu tym będziemy mieli tamtą lokomotywą wyjazd. By się podpiąć do tej drugiej lokomotywy. A tym trzeba będzie zawrócić. Dobra, damy radę. Więc już myślę, że drodzy Państwo zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.